Cześć, jestem Cydi i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Quantum Conundrum. Zbliżamy się do końca gry. Nie wiem, gdzie teraz mamy iść. Może tu? Hey, you found something. Try not to break too much. Myślę, że jednak nie tu. Chodźmy tu, gdzie gra nam pewnie będzie kazać. Your task is almost complete. No właśnie, zbliżamy się. And then you can finally leave my home in a state resembling a train wreck. No, chciałbym. How about you make your way to the Red Wing? It's upstairs. Na górze, powiadasz? Okej. Red Wing, czyli ostatni, tak jakby, rozdział w grze. Uruchomimy sobie trzeci generator. Tak mi się wydaje. Fortunately, or maybe unfortunately, you're heading closer to the New Technologies Lab. Perhaps you might come across some clues to help me piece together this quandary. I zdobędziemy sobie tutaj nareszcie nową, ostatnią już. This is the last in a contiguous series of associated dimensions. As you can see, the gravitational pull in this dimension is directly in opposition to our customary one. Look out! Tak jak się spodziewałem, jest to... Do you suppose that the gravitational bodies that influence this dimension are different? Or is the manor, in fact, built upside down? Jest to spowalnianie czasu. You've certainly gotten rather adroit. Może zabierzmy mu to, żeby nam tu nie pykał. Chociaż nie wiem, czy to jest tutaj ważne, żeby on tu nie pykał. Ej, czy uda mi się go zrzucić? Okej. Tylko co mi to właściwie da? Zamknęło klapki. A, teraz będę mógł tutaj wejść, okej. Dawaj, kurczaku, dawaj. Dzięki, kurczaku, dzięki. Biorę Dimension, biorę. A, wziąłem. A, sorry, nie ogarnąłem, co się właśnie stało. Mogę szybko. Podnieś to, podnieś to. To mi automatycznie wyłącza to wszystko. Otwórz drzwi, zanim to dziwne rzeczy się tu dzieją. Przez tą grawitację i wszystko. I bet you wanted me to do that, huh? Mad scientist, crazy, evil laugh. There should be another drinking bird. I mean, periodic articulating brewy day in that room, influencing this area. I believe that you'll have to wrap around this room to get through. Mam tu skoczyć, powiadasz? Spoko. Muszą nas teraz nauczyć używania tej nowej mocy. Jeśli byłoby w ogóle... No, nie jest to potrzebne, ale niestety... No, muszą dać nam zagadki, których nie dają nam jakiejkolwiek wolności, tylko nas uczą tej... Can I be perfectly honest here? I really have no idea why I set this area up. Tych nowych rzeczy. Teraz musimy być pewnie szybcy. Wow. W ostatniej chwili to zrobiłem. Czy teraz uda mi się doskoczyć na górę? Tak, okej. Czy you have traveled further into the manor than any other family member has in the last two decades. I can't say that'll happen again anytime soon. Lament of the Flightless Bird. Ptaszku. O, mam tu tylko jedno miejsce, więc będą pewnie z tym związane zagadki. It seems as if the timer on Desmond doesn't have the duration that you'll need. Cóż. Naprawdę, znowu czegoś nie zauważyłem, przecież mogę stąd wyjąć baterię. Damn it. I teraz mogę ja cofać czas. Po prostu. Znaczy cofać czas tak... Only there was something to press that for you. Może niekoniecznie do końca tak to działa, że cofamy czas, ale troszkę tak to działa. Musimy sobie sprowadzić coś, co będzie na tyle ciężkie, żeby nam uruchomić przejście dalej. A, musimy wcisnąć przycisk. Czy jeśli kliknę to... A, dobra. Nie wiem, czy miałem to właściwie tak zrobić, ale zrobiłem i spoko. Teraz mogę użyć ciężkiej, aczkolwiek wtedy stracę... Wtedy stracę tą. A jeśli ciężką wrzucę tutaj, a lekką wrzucę tutaj... I teraz użyję lekkiej...
żeby móc wyjść. I teraz wrócę lekko i poszukam tego i ułożę to tutaj i przejdę dalej. O to chodziło, fajne. Must have occurred to cause me to be transported to this pocket dimension. If only I could remember what. Wciąż jest to zagadka całkiem nudna i prosta i banalna i głupia. My headache is getting a little better, although I still have a rather large lump on my skull. Przez to, że ja ciągle nas czegoś uczą, ale co zrobić? Idziemy dalej przez kolejne piękne drzwiczki. Takie same jak każde inne. Które się zepsuły? Nie, po prostu gra się ładowała. Oh, in case you don't see it, there's an electrical converter on the ceiling that needs to be pressed. Nie trafiłem. I can't believe my memory hasn't returned yet. Weźmy sobie sejfik. Czy coś na dole leży? Nie. Tu mamy drugi sejf, który zrzuciłem sobie niepotrzebnie. Chyba wiem, co tu trzeba zrobić. Chyba. Niestety tylko chyba. Zaraz zobaczymy tam na obraz, bo teraz może to wyglądać ciekawie, więc teraz bez niczego jest astronauta z rękawicą i z ufem lekkim. Astronauta misiek. Z czasem what the fuck? A z cofaniem czasu? Bez skafandra. Nie rozumiem. Nie rozumiem, o co tu chodzi, ale... Chociaż może... Ej, ta jedynka to nie jest cofanie czasu, tylko odwrócenie grawitacji. Goddammit, sorry, że was tak prze... Jakim cudem tak nie ogarnąłem? Jakim cudem tak nie słuchałem tego doktorka? Jakim cudem to wszystko zepsułem? Nie wiem. Wow, sorry. Sorry. To jest grawitacja odwrotna. Jeden... i wchodzimy. Tyle z tej super trudnej zagadki. Wow. Ale ciągle nas uczą, mimo wszystko. Dlatego to jest takie proste. Halo, drzwi. Zaciłyście się? The greatest puzzle in the world. Tribute. Mamy Fluffy World. Mamy kilka rzeczy do zniszczenia. Mamy takie dziwne łapki. Nie mamy... mamy. Myślałem, że nie ma tu żadnego przedmiotu, ale skoro jest, to... to nie będzie trudne. I'm not sure you're aware, but breaking things is bad. Spadaj. Ty mnie tu zamknąłeś, więc spadaj. Jakbyś sam nie mógł zrobić tego wszystkiego. To może być trudne. Zrobić to tak. Trudne, ale jednak się udało. Tylko co zrobił tamten przycisk? Tylko znowu nie ogarniam bardzo banalnych rzeczy. Przecież mogę odwrócić grawitację. I to właściwie zamyka nasz problem. Teraz wrzucić to, teraz odwrócić grawitację, otworzyć sobie drzwiczki. Nie trafić przy okazji. Wejść tutaj, wziąć to, wejść tutaj, wrzucić to. I to powinno być. Sometimes I get the strangest feelings that they might be sentient. To jest tyle, już się bałem, że tam utknę, ale na szczęście gra zabezpieczyła się przed takimi idiotami jak ja. I nie dało się tam utknąć. Otworzycie się drzwiczki, otworzyliście się. I engineered a completely seedless strawberry once. I hated getting the seeds stuck between my teeth. I have fond memories of this room when I was about your age. It used to be the parlor. Oh well. Co to jest za pomarańczowa ciecz? Tak teraz to ogarnąłem. Ike is precocious sometimes, much like yourself. To są całkiem fajne zagadki z tymi skrzynkami i tym wszystkim. Znaczy dziwne troszkę. Ale to też było w wielu grach często spotykane. Teraz wyłączamy sobie to. Oh, nice! No, jesteś ze mnie dumny? Jesteś? Jak nie, to spadaj. Not happy? Why not happy? Fuck you if you're not happy. Bier to, idziemy dalej. You should perhaps place something in there. To jest świetne, to jest świetne. Uwielbiam tą zagadkę, po prostu.
musimy, no, patrzeć się tutaj, co to wszystko robi i dobrze poprowadzić to wszystko. Tylko nie wiem, czemu to jedzie w tamtą stronę. Wejdźmy na górę. Wydaje mi się, że troszkę wszystko zepsułem. Ale tak tylko troszkę. Teraz ciężkie. Teraz się obróci, teraz leciutkie. Teraz ciężkie, lekkie, ciężkie, lekkie, ciężkie, lekkie, ciężkie. Good going on reverse engineering that. Science juice is quite an amazing substance, you know. Science in addition juice. To being a fuel source, it's also a superconductor and amplifier of energy frequencies. Just a small amount infused with dimensional extract can build enough energy to power the IDS device receptacles. Płynna nauka, płynna wiedza. This area unfortunately flooded a few weeks ago. You'll need to go all the way around. Nietypowy sushi bar, ciekawa nazwa. Jakże ciekawa nazwa. Tylko co mam tu zrobić? Nie mam pojęcia. W sumie to mi pomoże przedostać się tutaj, chociaż nie ma to żadnego celu. Ale wystarczy, że tutaj coś dojdzie mi. Teraz wskoczę na to, spowolnię czas i wejdę na górę. Chociaż to wciąż nic mi nie daje właściwie. Czy wskoczysz tutaj, wskoczysz, ale to wciąż nic mi nie daje właściwie. Problem tutaj, że nie wiem, co mi cokolwiek da właściwie. Good. Good. Gotta get down to get up. Well, wait, that's not how that goes. No nie tak szło. Chociaż nie wiem, co nie tak szło, ale nie tak szło. Mamy tutaj slow. A, tu coś czasem wychodzi. To poczekajmy, aż tu wyjdzie. Poczekajmy, teraz wejdźmy tu w górę, żeby... W sumie tu mnie nie zabija, więc mogę tu stać chyba raczej bezpiecznie. Będziesz jechać do mnie. Teraz tylko puścić i spowolnić czas. Dobra, nie wiem czemu ciągle tak failuję przy tej zagadce. Po prostu muszę to przecież spowolnić, wskoczyć na to i przelecieć dalej. O co chodzi, czemu mi to tak źle szło? Tutaj muszę sobie coś przyprowadzić znowu. Problem w tym, że nie wiem do końca co. Jeśli tamtą skrzynkę, to spoko, damy radę. Już do nas leci. Jeśli coś innego, to nie spoko, bo nie wiem, co to mogłoby być. Ale ta skrzynka już do nas leci, więc ją zaraz sobie tutaj weźmiemy. Come on, come on, come on. 1, 3. 3. Dobra. Czy coś mi to dało? Doktorek się cieszy. To znaczy, że tak. To znaczy, że jest spoko. Poczekajmy, aż kolejna rzecz tu wyleci. Jeśli wyleci. A chyba tak się nie stanie, niestety. Mógłbym się jakoś tu dostać, ale... A, tu wskoczę. Dobra. Teraz... mógłbym na przykład zrobić... Nie wiem, co to było. Tam nie wskoczę chyba. Nawet jakbym chciał. Tam żadnej skrzynki nie ma. Dobra, wiem już, wszystko już wiem. Muszę zrobić coś takiego, żeby te skrzynki leciały tutaj, wtedy przeskoczyć na tą stronę. Poczekać, aż te skrzynki będą w dobrym momencie, puścić, złączyć slow-mo. Zrobiłem to za późno, przez co teraz zginę. Ale wystarczy, że się to zrobi w dobrym momencie, na przykład w tym oto momencie. I wszystko idzie. Tak jak dobrze, well played, nasz doktorek nam mówi. Oczywiście mamy, nie mamy prawa, żeby się z nim nie zgadzać. Bo chyba uważamy tak samo. Czemu mi zżerasz? Chodź tu. Tylko, że teraz w dobrym momencie muszę to wziąć na górny pas. Dokładnie, dokładnie, dokładnie teraz. Okej. Nie wiem, czy to wypali. Mamy tu dwie, to też może być dobry pomysł, żeby to jakoś łatwiej zrobić, gdy mamy dwa sejfy. Dobra, 1, 3. Nie wiem, czy to był dobry moment, ale no coś się udało tu zrobić. Ale gdzie jest nasz cel?
to chyba podstawa myślenia powinna być, a tego nie wiem. Chociaż wydaje mi się, że teraz wystarczy, że to wezmę na górę. Jakoś to zaraz spowolnię, czy coś w tym stylu. Zrobię coś takiego i wskoczę do końca. Fuck yeah, kotek. Kotek do góry nogami, kotek z zegarkiem. Spoko. Kolejna zagadka zaliczona. Tak czy nie? Tak. Through the glass flooring.